Programowanie i algorytmy. Czym jest programowanie? To proces rozwiązywania problemów z różnych dziedzin przy zastosowaniu elementów informatyki. Programowanie jest obowiązkowym elementem kształcenia informatycznego w polskich szkołach. Nauka programowania wpływa korzystnie na rozwój poznawczy uczniów. Jest silnie związana z informatyką i myśleniem algorytmicznym. Rozwija wiele umiejętności, takich jak pamięć wzrokowa czy umiejętności językowe, myślenie logiczne, zdolność samokontroli oraz kreatywność. Znajdowanie rozwiązań dla złożonych problemów z wykorzystaniem metod i narzędzi pochodzących z informatyki lub z użyciem komputera to myślenie komputacyjne. W procesie tym możemy wyróżnić cztery następujące po sobie etapy: dekompozycji, czyli rozkładu problemu na składowe, analizy, czyli szukania prawidłowości, abstrahowania, czyli eliminowania nieistotnych danych i tworzenia algorytmu, czyli tworzenia rozwiązania krok po kroku. Algorytmy to nic innego jak zapis skończonego ciągu czynności, który umożliwia nam jak najprostsze osiągnięcie zakładanego celu działania. Rozkładanie czynności na mniejsze kroki rozbudza myślenie algorytmiczne. Myślenie algorytmiczne podnosi umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów. Wstępem do nauki programowania jest programowanie unplugged, czyli bez użycia komputera. Na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym warto rozpocząć przygodę z kodowaniem od prostych zabaw rozwijających logiczne myślenie i zachęcających dzieci do rozpoczęcia nauki programowania. W dalszej kolejności można przejść do zabaw, w których dzieci zaczną układać kod, instrukcję, na podstawie której wykonają jakieś zadanie. Lubianą przez dzieci zabawą jest programowanie kolegi, koleżanki, a nawet pani. W zabawie jedna osoba wydaje polecenia, druga je wykonuje. Kolejnym stopniem jest utrudnienie tej zabawy poprzez dołożenie maty, planszy, na której te same czynności, które jeszcze przed chwilą wykonywał kolega, będą wykonywane przez pionek. Kolejnym etapem przygotowania dzieci do nauki programowania z komputerem jest wprowadzenie pojęć. Algorytm, czyli opis postępowania krok po kroku, instrukcja, czyli polecenie, sekwencja instrukcji jako kolejność wykonywania pojęć, czyli algorytm liniowy. Kolejnym pojęciem, które przyda nam się w kodowaniu unplugged, jest pętla, a więc wielokrotnie powtórzone polecenie. Wprowadzenie programowania do podstawy programowej dla najmłodszych skłoniło twórców do wytworzenia materiałów wspierających nauczycieli. Obecnie rynek oferuje coraz więcej ciekawych projektów. Narzędzia wspierające naukę programowania to m.in. Scratch, Scotigo, Code.org, Blockly czy Kodu Game Lab. Programowanie jest przyszłością nauki. Daj dzieciom lepszy start!